Say it. Powiedz to. Go on. I've let Ian down. Zawiodłem Iana. Again. Znowu. Na prawo ode mnie stał policjant. Dzieliły nas może 2 metry. Prosiłem go, żeby otworzył bramy boiska. Krzyczałem: mój syn umiera. Błagałem go o pomoc. Ale on nie reagował. Tylko stał i patrzył. Zrozumiałem, że mi nie pomoże, więc wziąłem Adama na ręce. Chciałem, żeby przeskoczył przez ogrodzenie, ale miało ponad 3 metry i było zagięte w stronę trybun. Nie mogłem go podsadzić. Nikt nie otworzył bramy. Na początku, kiedy prosiłem tego policjanta, żeby mi pomógł, żeby otworzył bramę, mógłbym go uratować. Wiem, że tak, bo tam byłem. Adam zemdlał za 5:03. Ale dopiero po 25 minutach ktoś go stamtąd wyciągnął. Możliwe, ale teraz ten aspekt sprawy już nas nie interesuje. Wolisz Sary czy Vicky? Ty wybierz. Mogę zatrzymać programy z meczów? Tak. A ja czasopisma? Sprawozdania z meczów Vicky. To. Boże, Trevor. Wybrałeś to, bo widziałeś, jak się temu przyglądam. Nie. Zrobiłeś to złośliwie. Nie. Tak. Rzućmy monetą. Right. Dobrze. You call. Wybieraj. Heads. Reszka. Look at us. Co my wyprawiamy? Do zobaczenia. Korzystając z okazji, życzę wszystkim adwokatom bardzo wesołych świąt i, że tak się wyrażę, owocnego nowego roku.
Adwokatom wypada tego życzyć. Oczywiście życzenia odnoszą się też do pozostałych osób. Wiem, że dla bliskich ofiar jest to bardzo trudny okres. Niemniej jednak życzę Państwu wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku, na ile to jest możliwe. Jezus Maria. Sprawdźcie później, czy nie rozjechał nas gdzieś po drodze. Pamiętam, że ta kamera była uszkodzona. Rzadko z niej korzystaliśmy, bo obraz był nie najlepszy. Czy rejestrowała zdarzenia sprzed 15:02? Tak. Więc powinna zachować się jakaś kaseta. Pewnie tak. A gdybym panu powiedział, że nie udało nam się jej znaleźć? Nie mam pojęcia, co się z nią stało. Każda kaseta była pod koniec dnia plombowana. Kamera zarejestrowała sytuację w sektorach tuż przed tym, jak policja wpuściła tam kolejne 2000 osób. Policjanci widzieli, jak to wyglądało, ale kaseta zniknęła. Później twierdzili, że to nieważne, bo kamera była uszkodzona. Czy potwierdza pan, że taką kamerą nie można zrobić zbliżenia pojedynczej osobie? Podpisałbym się pod taką opinią. Czy ją pan potwierdza? Tak. Zakładam, że ma pan też swoje zdanie na temat tego, co mogliście, a czego nie mogliście dostrzec, choćby ścisku na stadionie. A jednak można tą kamerą zrobić wyraźne zbliżenie twarzy. Nie sądzę. Świetny obraz. Mieli ją tego dnia? Tak. Uruchomiłem wszystkie. Mieli taką kamerę i twierdzą, że nie wiedzieli o tłoku na stadionie. U tego faceta można zobaczyć, która jest godzina. Widać nawet opuszki jego palców. Nie powołali świadka, który mógł obciążyć policję. Twierdzi, że przebywał w swoim biurze i że widział dokładnie to, co oni. Wiedział, że jest ścisk. Nawet niewidomy by to dostrzegł. Jest pan zawieszony, nie powinien pan chodzić w mundurze. Rzeczywiście byłem wtedy w dyżurce. Stałem plecami do ściany i miałem dobry widok. Słusznie pan zauważył, że dysponowaliśmy kamerami. Ale z miejsca, w którym się znajdowałem, nie dostrzegłem niczego niepokojącego. Patrząc z mojej perspektywy, nie było to możliwe. Zeznał pan, że nie znał regulaminu obiektu. Po tak długim czasie nie potrafię sobie tego przypomnieć. Czy otrzymał pan jego kopię? Nie przypominam sobie. Prosił pan o nią? Pamiętam, że tak. Nie znał pan dobrze tego stadionu? Ile razy dokonał pan obchodu obiektu przed 15 kwietnia? Dokładnie panu nie powiem. A mniej więcej musiałbym zgadywać. Wiedział pan, że klub nie zabezpieczał tego dnia wejść od strony Leppings Lane? Nie pamiętam.
Czy może pan z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że ma pan kwalifikacje do dowodzenia oddziałami policyjnymi na tym obiekcie?